Jury chodzi, obserwuje i tak naprawdę co ocenia? Pracę uczestników. Na tym etapie pracę uczestników. A na co zwraca uwagę szczególną? Jak są przygotowane, jest przygotowane danie, obróbki techniczne, techniki, które są stosowane podczas pracy. I to się składa na ogólną potem ocenę, tak? Wraz z walorami smakowymi. Jak najbardziej, chociaż ocena końcowa jest chyba najistotniejsza, czyli to, co mam na talerzu. Ułożenie na talerzu, kreatywność, no i smak. Smak, aromat, to są zresztą takie też jest w tej punktacji. Największe rozpunkty właśnie jest dawana za smak dania. Zaczyna się, nie? Co na dzisiaj przygotowałeś na konkurs? Będzie z czarnym ravioli filetyniowym, dąbka jadalna i filet z pietruszki. Mm-hmm. Wszystko będzie miało taki czarny akcent. Taki właśnie. To jest... Wicebołowa będzie aromatyzowana ziemią, będzie o zapachu ziemi. Wicebołową otoczoną w pudrze z foie gras, na musie z zielonego groszku oraz z bezie halafiorowej w formie skałki jadalnej. Mm-hmm. A skąd jesteś? Z Bydgoszczy, tutaj z Warzelniki w restauracji. Super. Duża trema dzisiaj? No troszeczkę nie ma co ukrywać, konkurencja jest stosowalna. Ale w sumie dlaczego się zdecydowałeś wziąć udział w tej potyczce? Chciałem sprawdzić sam siebie, zobaczyć, czy coś, jak to inni odbierają to, co potrafię. Zobaczymy. Konkurs nominowany do kulinarnego Puchu Polski. Zwycięzca otrzyma nominację i będzie startował w półfinale kulinarnego Puchu Polski 2019. To w naszym regionie, w Kujawsko-Pomorskim. Przedstawię Państwu pana Sebastiana i troszeczkę nam powie o meble, urządzenia chłodnicze i poziom. Jesteśmy tam serdecznie, słychać dobrze, bardzo proszę. Słuchajcie, zapraszam serdecznie na spotkanie. Dziś tematem dziczyzna, mięso wyborne, najlepsze smaki. Używamy tak naprawdę w naszej kuchni tylko 2-3%, jeżeli chodzi o Polskę. Reszta jest wysyłana za granicę. Cudzy chwalicie, swego nie znacie, a zagranica przyjeżdża do nas na kursy specjalnie, żeby poznać, jak wykorzystać nasze dary lasu, pięknej kuchni wyborczej. Ravioli z farszem dyniowym i filet z pietruszki.
drugiej strony, po tej stronie, co ja jestem, mamy stół dystansów gastronomicowych. Także możemy tam sobie pójść, zobaczyć, że oczekania są. Jeśli szukam ciebie, możesz jeszcze podejść do mnie troszkę. Sorry, że ci przeszkadzam. Na co żyli za... Co tym razem przygotowałeś? Boim sałowa z sosem wiśniowym, czekoladą na sucho, z trzema musami, wanilia, pietruszką. Zwracacie uwagę ogólnie przy tych pytaniach. Kapusta czerwona i krem z tym. Jak myślisz, czym najbardziej zachwycisz jury, jeżeli chodzi o... Jestem dodatkami. Ile razy ćwiczyłeś tę potrawę? 5 razy. Pięknie pachnie, cóż to jest? To jest taki bulion z imbirem, z trawą cytrynową, z chili, sake, do tego sos sojowy, mirin. Dziękuję, że konkurs dają pan Daniel Olas. Smak potrawy jest trudniejszy. Nie smak zwycięstwa. A jak smakuje do dzisiejsze zwycięstwo? Smakuje dobrze. Czuję się dopełniony po prostu smakiem tego zwycięstwa na dzień dzisiejszy. I wiem, że zrobiłem wiele rzeczy dobrze i poprawnie. Także, tak powiem, mam apetyt na deser.